Witajcie Domaniewice. Wielce szanowny panie wójcie, panie wojewodo, drodzy parlamentarzyści, zaproszeni goście, a szczególnie bardzo gorąco i ciepło witam moje koleżanki i koledzy i kolegów z różnych stron kraju, olimpijczyków. Cieszymy się ogromnie, że możemy być dziś razem w miejscu zamieszkania, urodzenia Zbyszka Brudki i dwóch jego kolegów. Dziękujemy bardzo, panie wójcie, że zechciał pan podjąć się i przyjąć to dzisiejsze wydarzenie. Od wielu lat z inicjatywy Regionalnej Rady Olimpijskiej każdego roku w różnych miejscach na terenie naszego województwa organizujemy podobne wydarzenie. Podobne wydarzenie takie, które mają zachęcić wszystkich do aktywności sportowej, do pielęgnowania wielkich tradycji twórcy nowożytnych igrzysk barona Pierre'a de Coubertin. I jesteśmy po latach zakończonych naszych przygód ze sportem. Staramy się być mimo upływającego czasu razem ze środowiskami, aby animować, zarażać tymi pozytywnymi bakcylami. Cieszę się, że są wśród nas wspaniali trenerzy, dzięki to, którym Zbyszku, ty jesteś mistrzem i to należy pielęgnować i doceniać. Drogi imienniku Mieczysławie, jesteś razem z nami. I drugi trener, który przeżywał. Dziękujemy wam, że jesteście. Pragnę podziękować wszystkim państwu w samorządach, z gmin domaniewickich, że zostaliście zarażeni sportem i trudno sobie wyobrazić, żeby to było inaczej. Ja pozwolę sobie na jedno zdanie prywaty. Jest z nami pan burmistrz Piątku. Ja jestem honorowym obywatelem Piątku i urodzony w Piątku, nie opodal stąd. I cieszymy się, że ta inicjatywa zaczęła się właśnie w Piątku. Panie burmistrzu, dziękuję wam. Ci wszyscy, którzy dotarli dziś zaproszeni z Polski, z różnych stron, z Wrocławia, z Gdyni, za to wam szczególnie dziękuję, że postanowiliście być dzisiaj tutaj w Domaniewicach. To bardzo ważne i cenne, żeby pokazać w Polsce, jak po latach naszych zmagań staramy się być aktywni i wszelkie aktywności, które wykonujemy na co dzień, zarażając różne środowiska, przyjmują się z wielkim aplauzem. Obiecujemy przyjechać, panie wójcie, z projektem, który już tutaj był. Dotknij medalu olimpijskiego, czy wielka lekcja wychowania fizycznego, gdzie wspaniali mistrzowie prowadzą te zajęcia i dziękujemy wam, że jesteście razem z nami i spłacamy po części ten dług zaciągnięty przed laty od naszych trenerów, przewodników, których już nie ma wśród nas. Ale na koniec chciałbym przekazać też przesłanie i podziękowanie za zaproszenie pana prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pana przewodniczącego.